Dobra, dzisiaj sobie potestujemy nagrywanie gierki z PlayStation 3. Mam podpięte do PlayStation taki wideo HDMI grabber kupiony z AliExpressa EZCAP 266 HD Game Live, co jakoś tak się to nazywa. Ugrałem mu najnowszy firmware, także wszystko chodzi bez problemu. Mam podłączone to tak, że z PlayStation 3 wchodzi do tego HDMI grabbera HDMI i przez wyjście out idzie do telewizora, czyli taki pass-through, jakoś tak się na to mówi, czy nie ma opóźnień po prostu. Oczywiście jakość nagrywania nie będzie taka jak jakość tej gry z tego powodu, że mam w OBS-ie ustawioną rozdzielczość 1280x720 czyli 720p. I pewnie jakiś kodek jest użyty, który ma kompresję i ten obraz nie będzie wyglądał tak idealnie jak leci z konsoli. Chociaż jest to możliwe do nagrania. Tylko mam za słabego laptopa w tym momencie, żeby się bawić tymi kodekami w OBS-ie. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Troszeczkę sobie pogram. Gierka zarąbista Uncharted 3. Konsolę mam, bo zamieniłem się za telefon BlackBerry Passport, którego już po prostu nie używałem i nawet jestem zadowolony z zamiany, bo mogę sobie pograć, jestem konsolowcem. Czy moja pierwsza konsola chyba to była... No, PlayStation? Nie liczę już tych Amik i tak dalej, nie? PlayStation, o ten Dreamcast, potem Xbox 1 i na tym przygodę z PlayStation zakończyłem, cały czas na Xboxach. Miałem też One X, którego sprzedałem, bo musiałem. Życie. Ale jak na PS3, która już ma tędy. Patrz pod nogi. Swoje lata. Grafika i tak jest fajna. Ale jak no, wiemy, nie wiem, młody. Grafika nie jest najważniejsza. W dobrym miejscu? Zamek Krzyżowca powinien być starszy. Ten mi wygląda raczej na renesansowy. Zaglądałeś ostatnio do moich książek, co Sally? Lawrence pisał, że pierwotnie zamek wzniesiono w XI wieku. Resztę dobudowano później. Kurczę, gdzie to teraz iść? Wygląda niewyraźnie. O kurde. Patrz, Sally, twój pierwszy wóz. Moja pierwsza bryczka. 927. No, trochę już. Mech porósł. Trzeba patrzeć, gdzie się idzie. O, no. Myślałem, że zginę. Ta? A co to, panie czarodzieju? Ozdoba. W złym guście. Rycerz, pan na zamku, Lord Godfrey, wrócił z krucjaty w XII wieku. Według Lawrence'a ze starego zamku pozostała tylko kwadratowa twierdza i ogrody. Zarobić. Jeśli Godfrey przywiózł z Arabii jakieś tajemnice, to znajdziemy je właśnie tam. Naprawdę, gry po polsku, jeżeli chodzi o konsolę, to jest zarąbista sprawa. Dodaję to spróbuj jeszcze przez te drzwi! Nic z tego? No nie, nie przejdziemy. Dodaj to pewnie jeszcze. Przejdę przez tę dziurę. Na pewno. Niech zgadnę, ty w tym czasie sobie zapalisz. Właśnie. Tylko nie puść tej budy z dymem.
Powiem wam, że pato od PS3 nie jest jakieś tragiczne, naprawdę. O. Spoko mi się gra. No zresztą ja się szybko dostosowuję. Muszę skoczyć tam na te bugzymsy. Na rurę, o. Muszę dojść do tej dziury. Nie chcę się pokaleczyć. Zarąbista gierka. Na PS3 podejrzewam, że jest jeszcze więcej gier fajnych. W porządku, dobra robota była. Zaraz wracam. Będę tęsknił. Tak się zastanawiam, jak PS4 Pro, jakaś maszyna, łucznik. Ktoś miał łucznika. Którędy ja już weszłem, już nie pamiętam. Tędy? Tędy. I co, i muszę w tą dziurę teraz tu zejść gdzieś? Cholera! Ale bolało. Hej, mały! Tutaj! Spięty łańcuchem! Okej, odsuń się! Przestrzelę zamek! Upewnij się, że przestrzelisz tylko to! Powiedziałem zamek! Odsuń się od drzwi. Gdzie te drzwi są? Chyba gdzieś tutaj. Nie. To nie to. Gdzie on stoi, cholera? Tu nie, tu też nie, czyli muszę gdzieś tutaj iść. Tak? Wskazówka. Otwórz okno i wpuść zaniniego. A jak ja mam otworzyć okno? Znowu będę musiał się gdzieś spinać. Tylko tak patrzę się. Są te. A gdzieś muszę się wspiąć. Tylko jak? O tej. Po tym? Nie. Myślałem, że po tym. Że trzeba jakoś się złapać, też nie. Wow. Tak, i jeszcze wskazówkę bym potrzebował. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem, od czego mam zacząć tutaj. Otóż ok. Ślepy jestem, on stoi tam. O, kto, jaka kłódka, wow. Skakuj, stary. Wszystko dobrze? Okej. Okay. Musimy się przedostać z szato do ogrodu. To tam jest stara twierdza. O, co za widok. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o te HDMI gramery. Można sobie fajnie
ustawiać. Trzeba ją podważyć. Nagrywać? Spróbuję. Jeszcze wam coś pokażę. Spróbuję skopiować. To będzie tutaj. Na chwilę zmienię obraz. Spektalizer, kopiuj. EZ-cap. Wklej. Odniesienie. O, okej. Okay. No i teraz będzie już z takim fajnym bajerkiem. Po środku na dole ekranu jest mój głos. Dlatego OBS jest tak zarąbisty. I teraz umknęło mi, co on chce zrobić. Szafę podnieść. Ile nagrywam? 10 minut. Dobra, proszę 10 bardzo. Minut. Powinno starczyć. Będzie coś około 800 mega. I teraz pewnie na tą szafę muszę wskoczyć. A jak? Patrzę tam na siebie. Wszystko przegniło. Wiem, wiem. Deski już korzy. Te żyrandole są chyba na jakimś bloczku ze sznurem. Tak, chyba tak ściągają je na dół do czyszczenia. Hej, patrz, tam jest jakiś mechanizm. Gdzie? Gdzie ten mechanizm jest? I wtopiłem. Ale wtopa, ja pierdzielę. Najgorsze są takie wtopy, jak przejdziecie tyle drogi, jeden błąd. Muszę się jakoś przedostać. No wiem, tylko... Znaczy tam to muszę wskoczyć pewnie. Okej. Dobra. Skaczary. Ła, silny. Chciałbym być taki silny jak on. W realu. Mechanizm on mówił jakiś, tak? Gdzieś to jakiś mechanizm? O, jest korka. Mam pomysł. Haha, jest super! Ta. Dobra, teraz muszę... Co zrobić? Coś na dół? Czy wskoczyć może z powrotem? Chyba cię odbiło. Uważaj, idzie od sufitu. Nie, to no, wskaczmy. Nie chcę skoczyć. Dobra, skoczymy może na to. Okej. O, jest. Ja muszę skoczyć tutaj. Spinaj się. Tylko co mi to dało? Dobra, idziemy. Racja. Mam. Proszę. Jestem. Pytanie tylko... Żeby to odsunąć. Cała akcja się toczyła, żeby odsunąć jakąś wielką dechę. Czy to maszyna do popcornu? Od stropu. Dobra, lecimy dalej. Na razie jest bez akcji. Nie ma żadnego. Okej, zobaczmy, czy uda nam się wejść do wieży. No, do wieży muszę się dostać, kurde. Dobrze, jesteśmy tutaj. Teraz będziemy musieli gdzieś wejść pewnie znowu na górę. Ostrożnie. No nie. Spadłem. O, jest mój przyjaciel. Ja muszę gdzieś tutaj wejść. Ups. Tu
tutaj, żeby przejść. Niezła chata by była, jakby ją odremontować. Chata, pałac. Stawka ile? 15 minut. 20 minut będę nagrywał. Hej, Nate! Prostokątna wieża. Wygląda na starą. Ta. Pasuje do opisu z notatnika Lorenza. To musi być to. Ładnie. Dzięki. Pokazuje, że on tam się dostać. Tylko pytanie jak? Mam skakać po tych zymsach? Tu. Potem tam? No szybciej by było tutaj. Czekajcie, niech pomyślę. Tędy nie wejdę. Odsadzi mnie? Nie. Jaka ta wskazówka? No, powiem wam, że trzeba się nieraz nagłówkować w takich gierkach. Jeszcze raz. Jestem na górze. Jedynie coś ciekawego, co tu mam, to jakiś taki ten. Tutaj, ale tu nic nie mogę zrobić. Tu też nic nie zrobię. Mam się dostać tam. Tylko pytanie. Jak? Przez okno mam wyjść? Jakaś kanapa. No na pewno nie tutaj. Białe. Aha. Światło pana. No, nawet programiści postarali się o światło. Oj, teraz jak tu się dostać? A. Chyba uda się przejść tędy. Tak. Tak. Chodź. Dziękuję. Było. Dobra, zrobię inaczej, nagrywam już ile? 19 minut. Spróbuję dostać się do tej wieży, żeby zobaczyć, co się stanie. Bo to jest mój jakby taki cel teraz. Hej, Nate! Czy to nie jest ten sam symbol z wieży? Tak. To musi coś znaczyć, nie? Może to tajne przejście? W kominku? Zbyt oczywiste, nie sądzisz? Tak, to zbyt proste. Proste rzeczy są najpiękniejsze. Ale niestety nie. O.
Przyjrzyj się tym zbrojom. Czekaj, Lawrence o tym wspominał. Dobra. Mam. Patrz, uważaj. Czterech rycerzy. Z toporem, tarczą, mieczem i korbaczem. Tak jak ci tutaj. No. Dobra, czyli mamy tutaj wskazówkę. Mam ustawić... Dwie tarcze są... Tak i dwie tak. Może obróćmy każdego rycerza tak, żeby patrzył w dobrą stronę. No tak, ale jak je ustawić? Właśnie, bo nie patrzę, poczekajcie. Tak, starczą mi tym, patrzy w prawo. Każdy w prawo patrzy? Czekajcie, jestem przy tym stoporem. Ma patrzeć w stronę tarczy? Dobra, tego tak. Tego ustawię w stronę tego. Musi być z tym jakiś myk, jakiś wzór. Nie. Jeszcze raz muszę do tego dziennika zajrzeć. Fajna zagadka. Pierwszy na górze, zacznijmy od tego. O co tu chodzi? Ten patrzy starczą na topora. Starczą na topora patrz. No dobrze, to zróbmy jeszcze tak. Tego damy to. I co, i ten ma tutaj topora? Nie. To jest beru. To okrągłe. Dobra, tych dwóch mam chyba dobrze. I teraz podejdę do... Patrzy na tarczę. Patrzy na tarczę ten z toporkiem. A ten z mieczem patrzy na toporka. Czy musiałbym go przekręcić? A dobra, rozumiem. Czyli rycerz starczą patrzy na rycerza z toporem i tak dalej. Wiedziałem. Tak. Czekajcie, jeszcze raz muszę to rozkminić. Zrobię inaczej. Jeszcze zacznę sobie od... toporka. Tak, ten patrz na tego. No to zrobimy. Ten patrzy na tego. A ten patrzy na tego. Nie. Ty jestem głupi. Tarczą patrzy. Ten patrzy na tarczę. Jeszcze raz. Ten z tarczą patrzy na toporka. Gdzie jest ten z tarczą? Ten z tarczą patrzy na toporka.
Gdzie jest toporek? Ten starczą. Obrócony jest w prawo. Jeszcze raz muszę to rozkminić. Starczą w prawo. No dobra, polecimy w ten sposób. Starczą w prawo. Z toporkiem w prawo. Toporkiem patrzy na tarczę. Ten z tą okrągłą na tarczę. Ten z mieczem na toporka. Czyli powinien być przekręcony. Yes. No proszę, tajne przejście. A, chylę czoło, Sally. Dlaczego szybciej na zacięło się. No to rozruszajmy. Okej. Okay. Ja ciągnę, ty pchasz. Na trzy. Gotowi? Chwila. Raz, dwa, ciągnij, czy raz, dwa, trzy, ciągnij? Po prostu ciągnij. Mam. To jest takie... Nate? Nic ci nie jest? Będę żył. Znowu podziemy. Nie dam rady tam wleźć. Muszę iść tędy. Uważaj na siebie. Dobra. 27 minut. Mam nadzieję, że jest tu druga strona. To będzie długi ukłon. Co to za hałas? Powinienem tędy przejść. Będzie duży ukłon. No, wciągnij brzuszek. Wciągaj brzuszek. Popłakam z pieprza. I do wody wpadł. Łapie w to. Będziemy swim. Swimming i nurkowanie. Szybko pójdź. Pójdź w stronę światła. Szybko wypływaj. Uksio. Myślałem, że zginę. Nie no, dostać się do tej... To jest masakra jakaś. Mam jakimś pod wodą płynąć. O, światło. To dobry znak. Co by to o tym pomyślał? Dobra, skaczemy. Spinamy się. Oczywiście wszystko gramy z opisu. To jest po prostu na żarta. Wyjście. Dzięki Bogu. Przechodzę. Dobra, chyba dam radę się tam wspiąć. O, fuck. Dobra, teraz muszę skoczyć. No skocz! Do tyłu! Chwila. Nie chce mi się chłopak ogarnąć. Ty no, jestem w szoku. No nie chce mi skoczyć do tyłu. Jak się puszcza to? Ale ząk. O! Skocz. Co to robisz?
koło kamiennych się krótko. Niech to musi być silne. Oni gdzieś tu są. Odszukać ich! Mafioza? Muszę ostrzec Saliego. Dobra. Skitramy się najpierw tutaj. Muszę załatwić tego. Wreszcie walka. Uzi? Użymy Uzi? Jak jest? Przyładuj. Masakra. Tam jeszcze nie umiem rzucać. Nie? Ja pierdzielę. Daj ma do przodu. Ale headshot. Dobra, trzeba dużo biegać i załatwić tego gnoja. Przyprowadzili swoją małą armię. Teraz gdzie? O kurwa. Kto to był? Dzięki za prezent, chłopaki. Przyjemy wykonać celowany rzut granatem. Spróbuję. I trzymajcie się na L2, aby rzucić granatem. Ok. L1 to jest ten, dobra. Co jest to? Ha. L2 miała R. Wciskam. Dobra. Nie ma to jak AK-47. Amunicja. Tego się nie spodziewałem. No jeszcze raz rzuciłem. O. Dobra.
cholera, zamknięte na klucz. Muszę znaleźć inne wejście. Ja pierdzie. Dobra, dobra, tędy! Przyprowadziła tu całą armię! Autobus chyba właśnie przyjechał. Gram 38 minut. Niech będzie. Dopóki mam jeszcze na dysku. Dobra, lecimy dalej. Nie. Sally, pomóż mi z tymi drzwiami. Dobra. No dobra, to którędy? Nie jestem pewien. Może spróbujmy zejść na dół. Próbujemy. Ej, patrz na to. Saulia. Coś się z nim to stało. To człowiek Talbota. Były człowiek. Niemożliwe, dopiero co tu przybyli. Tak, ale co mogło się z nim stać? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. To są mutanty. Ej, patrz na płytki. To pismo sabejskie. Tak, ale to nic nie znaczy. Jakiś bełkot. Masz to w notatkach? Tak, zdaje się, że tak. Ej,
Płytki się wciskają, gdy na nich staniesz. Stanę tutaj, żeby przypadkiem na coś nie nadepnąć. Dobry pomysł. Może trzeba po nich przejść w odpowiedniej kolejności. Trzeba tylko źle. Zacząłem. Musi być ścieżka. Jeśli wejdziesz na płytki w odpowiedniej kolejności, coś się stanie. Aha, się stąd zaczynam. Cztery razy N. Potem będzie 3X. Czy nie? Trzy iksy, cztery igreki. Raz, dwa, trzy. I źle. Źle. Jeszcze raz tak. Ile tych henek było? 4. Cztery. 3X. Cztery. Źle. No właśnie. Trzy iksy. I teraz 4 igreki. Długo to potrwa? Bo jeśli tak, to wyjdę zapalić. Robię co mogę, Sali. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, tam będzie. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery greki teraz. 2X. X i uwaga. Raz, dwa, trzy, enki. Nie w top. Tak jest! Udało się! Ale prosta zagadka, jejku. Egipskie ciemności. Poświecisz nam? Dobra. Ciemna jak w dupie. Chyba jakieś laboratorium. Daj więcej światła, Sali. Jasne. Coś nie chce dać światła. To chyba laboratorium alchemiczne. Moment. Czy to miejsce coś ci przypomina?
Tak, tę kryjówkę Marlowe, skoro o tym mowa. Sally, to laboratorium Johna Dee. Tak daleko? We Francji? Pewnie prześledził wskazówki, cofając się do krucjat. Tak jak Lawrence. No dobrze, co ej, ja teraz? Patrz. Znowu pismo sabejskie. Ale co to za symbole? Chciał chyba coś odszyfrować. To jakaś wiadomość napisana po henochiańsku. Dasz radę to odszyfrować? Spróbuję. Ołtarz strzeże wejścia do zaświatów. Używał magii do wywoływania duchów. Tak, albo w ołtarzu znajdowało się sekretne przejście. A, dobra. Pomóż popchnąć. Ej, popatrz tylko. Łewski skubaniec. Dziękuję ci. Nie ty, John Dee. No ty też jesteś łebski. I skubańcem. Cóż to za znak jest? Okej, filmik. Ach, no proszę. Sally, daj ogień. Tak. O, od razu lepiej. Któregoś dnia będziesz musiał zadbać o własne zapałki. O czym ty mówisz? No, bez zapałek w takim tym. A, to już mam iść. Nieźle. Tak, na PS3. Chyba naprawdę nie chcieli niczego wpuścić. Konsolę. Albo wypuścić. Pomóż mi z tym. Nie ma tragedii. Dopiero chyba bym odczuł taki przeskok na PS3. PS3? Mam. Proszę bardzo. Nie jest taki jeszcze słaby. To chyba krypta rodzinna. Gdzieś tu leży? No, mamy szczęście. Jeśli wiedział cokolwiek o Atlantycie Pustyni, zabrał tę wiedzę do grobu. Więc znajdźmy jego grób. Właśnie. Średniowieczny teleturniej? Całkiem złożone. Tak. Zobaczmy. Dobrze, chciał ja chyba rozwiązać zagadkę, ale mu się nie udało. To rozwiązywał pewnie. Masz coś? W żadnej z tych krypt go nie ma. Nie, nie. Tak, jego tak, grobowiec byłby ukryty. Szukaj dalej. Wideograberem. Kupionym na AliExpressie.